sam bym chciał to wiedzieć. Zespół, który tydzień temu naprawdę zagrał dobrze taktycznie, agresywnie. Był lepszym zespołem, otwartym moim zdaniem. Dzisiaj wyszedł bardzo, bardzo słaby zespół. Nie wiem, trudno mi to wytłumaczyć. Nawet nie chcę tego tłumaczyć, że bramka szybko wpadła. Bo już nawet sama ta bramka jak wpadła, to już daje dużo do myślenia. Trudno mi jest mówić o przyczynach. To, co zrobił zespół Błękitny, my mieliśmy zrobić. Szybko strzelić bramkę, grać w środkowej strefie, wyprowadzać groźne kontrataki. Później kompletnie nam nic nie szło. Graliśmy na bardzo słabym poziomie. Sparaliżowany zespół kompletnie. Jak nie potrafią grać zawodnicy z taką presją, nie potrafią tego, no wiadomo, w jakiej jesteśmy sytuacji. Trzeba szukać nowych rozwiązań. No właśnie, powiedział Pan o meczu na Warcie Poznań. Obraz Jaroty Jarocin właśnie po tym meczu był rysowany taki, że to jest drużyna, do której już kilku doświadczonych zawodników, którzy potrafią grać w piłkę. Dzisiaj sparaliżował ich debiut przed własną publicznością, czy jaka jest przyczyna? Nie wiem nawet co powiedzieć tak szczerze mówiąc, bo to znaczy, są zawodnicy, którzy no pierwsi są ściągani z boiska. Sparaliżowani, no nie ma, że powiedziałem zawodników, tu dzisiaj nie wiem, miałby halny, dziura by była, jak nie wiem jaka boiska, nie wiem, cokolwiek by się nie wydarzyło, po prostu ten mecz mieliśmy wygrać, nie mieliśmy prawa go tak zagrać, Chłopcy z Błękitnych wyszli z autobusu po 300 km jazdy i po prostu pokazali nam jak się gra w piłkę, no i to jest po prostu przerażające. Nie wiem jakie jeszcze, no trudno mi tak na gorąco, ale na pewno jakieś będą. No, po takim meczu mamy szeroką kadrę i będziemy szukać innego ustawienia, będziemy z innymi zawodnikami, na pewno coś trzeba zrobić. No po to wszyscy trenują, że jeżeli komuś po prostu się, no tak jest w sporcie, powinie się noga, to kolejny musi dostać szansę. I tak to będzie funkcjonowało. No, tak na gorąco oczywiście jest trudno powiedzieć cokolwiek, ale muszą być zmiany. No. Tak nie można grać. Ale nie. No, dokładnie tak, ale ja jestem świadomy, zawodnicy są świadomi tego, że no, przychodzę, to po prostu trzeba było szybko to zrobić, trzeba było szybko ten zespół starać się zgrać. No to dzisiaj cała sytuacja nie wynikała z braku zgrania, tylko po prostu wszystkie takie elementy z późnej reakcji i tak dalej, to bardziej dla mnie z jakiejś tremy, stresu, granie bardzo blisko sobie piłki, takiej niepewnej piłki, no to wszystko, to ani nie umiejętności, ani nie brak zgrania, tylko po prostu no strach, czego nie powinno być. Jedziemy na kolejne spotkanie.